moi drodzy, więc zapomniałam się przywitać z wami w domu, więc zaczynam pierwszego vloga z zielonej szkoły. Ja aktualnie idę do szkoły, mam moją walizkę, mam nadzieję, że wszystko mam. Jak na razie kończę, będę nagrywała później. Kochani, więc my jesteśmy w autokarze i sobie jedziemy. Więc moi drodzy, my wyruszyliśmy po krótkim postoju półgodzinnym. Byliśmy w McDonaldzie, zjedliśmy i teraz jedziemy do stacji kosmicznej, a potem do naszego miejsca pobytu. Hejka kochani, więc my jesteśmy sobie teraz w stacji kosmicznej i super się bawimy, jest świetnie. Więc moi drodzy, jesteśmy sobie w imitacji stacji kosmicznej, zobaczcie. Tu z przodu mamy coś takiego świetnego. Bardzo fajnie, na razie siedzimy i czekamy. Coś tam robi. O Jezu, ciemno. My ogólnie jesteśmy już po stacji kosmicznej i teraz byliśmy sobie oglądać wodospadzik największy w Beskidzie Żywieckim. Jest super. I pada deszcz, jest nasza parasolka, która się wygina, ale ogólnie są bardzo ładne widoczki, więc propsik. Drodzy, więc my jesteśmy na miejscu. Sorry, że nasz pokój jest taki nieogarnięty, ale mamy tutaj już wszystko rozwalone. Ogólnie jesteśmy w piątkę w pokoju i wygląda to trochę tak średnio, tak starodawnie. Tutaj mamy łóżka i taką malutką łazienkę z prysznicem. Kochani, więc my jesteśmy już umyte i za chwilę będziemy kładły się spać. I ogólnie to po przyjechaniu do naszego ośrodka. Rychwałd? Jak to się nazywa? Dworze, dwór? Rychwałd? Dwór Rychwałd. Okej, dobra, to nieważne. No i poszliśmy na obiad, a kolację i później przyszliśmy na chwilę do pokoju, tutaj się rozpakowaliśmy, a później jeszcze poszliśmy na takie jakieś spotkanko integracyjne, nie wiem co, na co to miała na celu, ale ogólnie jutro jedziemy zwiedzać Kraków, więc spoko, ja byłam raz w Krakowie i bardzo mi się podobało i z wielką chęcią drugi raz go zwiedzę, więc będzie super, a pojutrze jedziemy do Energylandii. Moi drodzy, witam was drugiego dnia naszej zielonej szkoły. My wstałyśmy, ogarnęłyśmy się, za chwilę idziemy na śniadanko, potem będziemy myły ząbki, bierzemy nasze torebki, plecaki i będziemy jechać zwiedzać Kraków, będziemy te najciekawsze takie atrakcje zwiedzać, na pewno wszystko wam nagram. Ogólnie powiem wam, że nasz pokój jest taki średni, wszystko ogólnie jest takim bardzo starodawnym, wiecie, stylu. Tak średnio mi się podoba, jest do przeżycia. Kochani, wyglądamy super, jesteśmy pod katedrą i ogólnie pada deszcz, jesteśmy pod parasolką i wyglądamy super. Hejka kochani, więc my ogólnie zwiedzaliśmy i teraz jesteśmy w restauracji i będziemy jedli obiad. Siemano kochani, jak zwykle witamy się z wami z pięknego kadru. Piękna pogoda, normalnie przecudowna. Pada deszcz i ogólnie to byliśmy przed chwilą na obiedzie, był nawet spoko. Taki typowy obiadek. I teraz mamy czas wolny, prawie 2 godziny i idziemy ogólnie sobie na jakiś mały shopping. Chcemy zajść do Sephory i może zjemy jakieś lody czy coś takiego, ale pada deszcz, więc w sumie średnia pogoda. My właśnie jesteśmy w Sephorze, tutaj moje zakupki, kupiłam jedną rzecz, którą bardzo chciałam.
kupić. Za chwilę ją później będziemy już wiecie w naszym pokoju, to wam ją pokażę. Okej, kochani, więc my jesteśmy już po zakupkach i teraz poszliśmy sobie do Starbucksa. Jest z nami też Asia, Ania, Tosia i Zuzia i pijemy sobie nasze napoje. Dobra, jak zwykle witam się z wami pod parasolką. Wyglądam bardzo niekorzystnie z tym kapturem na głowie, pod tą parasolką i z tym Starbucksem. Ale ogólnie to nam się nudzi, bo mamy 2 godziny tutaj wolnego czasu i idziemy gdzieś do Hebe, czy nie wiadomo czego, bo nam się nudzi. Hejka kochani, a więc pokażę wam teraz rzeczy, które kupiła Laura dzisiaj na rynku w Krakowie. Zacznijmy od hitowej rzeczy, a mianowicie jest to... Błyszczyk. Błyszczyk z Too Faced, który poleciła mi Patrycja. Kupiłam go z jej polecenia, testowałam sobie u Patrycji i mega mi się sprawdził. Jest to ten błyszczyk powiększający usta w tej wersji podstawowej. Bo jest jeszcze ten z brokatem, ale on jest jakieś 30 zł droższy i jak patrzyłam, robiłam sobie swatche w Sephorze, to jakoś tak nie widziałam. Nic się nie różnił. No właśnie. I dlatego kupiłam ten i mega powiększa usta i nadaje takiego ślicznego koloru. Kolejnymi rzeczami są pamiątki. Dokładnie, są to pamiątki. Tutaj mamy dla taty. Takiego smoczka, pierniczka. Tutaj mamy smoczka dla Klary. Takiego słodkiego. Tak. I tutaj mamy jeszcze magnesik na lodówkę. Taki o. Ze smoczkiem i z napisem Kraków. No ogólnie strasznie zmasakrowane są te rzeczy, ale padł deszcz i z tym wszystkim tak sobie szłam i super było ogólnie. I tu mam jeszcze jakieś próbki, dobra kończę, bo jest straszny hałas w tle i kończymy i nie wiem co robimy. Potem jeszcze mamy jakąś zbiórkę, jakieś spotkanko czy coś. Dobra, dobra kochani. No nie, to jest do dupy światło. Jakie tu muszę nagrać? Okej, okay, dobra. Więc kochani, chciałam wam tutaj nagrać, jak nakładam sobie na usta to cudeńko, które ma powiększyć nasze usta i powiększa je, ale po prostu w naszym pokoju jest tak beznadziejne światło, że nigdzie nie ma po prostu miejsca, gdzie mogłabym nagrać sobie ten klip, ale ogólnie błyszczyk wygląda tak i pachnie, ładnie pachnie jak jakiś napój energetyczny, ładnie ogólnie i super jest fajny. Hejka kochani, więc witam was tak naprawdę już ostatniego dnia naszej zielonej szkoły, bo jutro wstajemy rano i od razu wyjeżdżamy do Warszawy. Nasza podróż tutaj do Rychwałdu trwała jakieś 7,5 godziny, więc strasznie długo i będziemy jutro rano wyjeżdżać, żeby po prostu dojechać na popołudnie. A dzisiaj my ogarnęłyśmy się, jak widzicie mam trochę większe usta, wyglądają jakbym je sobie trochę powiększyła. Mam założone soczewki, mam kucyka i potem po śniadanku przychodzimy zabrać rzeczy i jedziemy do Energylandii, więc tak naprawdę taki najciekawszy punkt naszej zielonej szkoły. Ja zabrałam ze sobą GoPro, więc wszystko super nagram wam na wszystkich rollercoasterach, naprawdę nie mogę się doczekać. Hejka kochani, więc my jesteśmy w Energylandii, ogólnie nie ma dużo osób, ale leje deszcz, mam już tutaj GoPro zamontowane. I będziemy nagrywać jak zjeżdżamy, idziemy koniecznie na Hyperiona, to jest konieczność. I ogólnie teraz chodzimy... Pokaż kamerkę jaką masz. No mam tutaj, mam taki pas. No dobra, ogólnie szukamy czegoś ciekawego, bo nie chcemy iść od razu na Hyperiona. Czymś takim, co tak leciało do góry, potem tak szybko spadało. I ogólnie to na początku myślałam, że to jest takie super, wiecie, delikatne i w ogóle. A jak weszłyśmy, to tak jechało się powoli do góry, a potem się mega szybko spadało. I to w sumie było trochę straszne, ale nie aż tak. I teraz idziemy na formułę. We'll be right back.
Okej, kochani, więc jestem cała mokra i ogólnie rozkładał się coraz mocniej deszcz i byłyśmy na Dragonie, na Majanie, byłyśmy na czym jeszcze? Na Formule, na Super i teraz idziemy na Hyperiona i w ogóle, nie wiem, już było super, naprawdę. Jesteśmy po Hyperionie, byliśmy na Hyperionie i było już super, było mega szybko, siedzieliśmy w pierwszym wagoniku i jesteśmy całe mokre. Kochani, więc my właśnie byliśmy na tym studenku, właśnie zeszłyśmy. Tam na górze jeszcze siedzi sobie Asia, Klaudia i Ania. Pozdrawiam was dziewczyny. I za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Powiem wam, że wyglądało to potwornie i już przed wejściem myślałam, że tam nie wejdę i że zrezygnuję, ale poszłam i było cudownie. I tam się lata tak do góry nogami, że Patrycja oczywiście mnie namówiła. Ale powiem wam, że przy tym Hyperion to jest nic. To jest zdecydowanie chyba najlepsza atrakcja w Energylandii. Jedna z lepszych. To i Hyperion chyba. Jezu, zobaczymy, drodzy, tak właśnie jeździ. Tam się są góry. I teraz dziewczyny będą wychodziły, ale powiem wam, że to może nie wygląda tak strasznie, a to naprawdę jest się tyle razy do góry nogami, leci się tak do przodu góry nogami, dramat. Ale po prostu wróciliśmy tutaj, bo tutaj są dziewczyny i które wygrały one takiego miśka. Ale ogólnie jest super, mówię tutaj głośno, bo nie wiem, czy mnie słyszycie. Ogólnie byłyśmy dwa razy na Majanie, byłyśmy dwa razy na Formule, dwa razy na tym, co się tak lata do góry. I teraz będziemy szły na wodne atrakcje. Zostały nam jeszcze dwie godziny. Jest godzina 16 i o 18 będziemy wracać do naszego pokoju. Hejka, kochani, więc my teraz będziemy szły sobie na wodne atrakcje, więc mamy na sobie przyodziane takie super niebieskie ala worki na śmieci. Nie, no to są takie kubraki po prostu, wiecie. I mam tutaj tą dziurę na GoPro i gdzie my to będziemy nagrywać z pierwszego wagonika.
pani, więc to jest jakiś dramat. Powiem wam, jestem nadal w tym worku, ponieważ byłyśmy na pierwszym tym wodnym. Jestem carusieńka, a to cała mokra, tak samo jak Asia. Byłyśmy dwa razy na tym wodnym, bo raz poszłyśmy i pan kazał nam usiąść w którymś tam miejscu dalej, a my chciałyśmy w pierwszym, żeby to nagrać. No i ogólnie wycofałyśmy się, znaczy pojechałyśmy i tam zbytnio nas nie pomoczyło, ale potem poszłyśmy jeszcze raz i jesteśmy całe mokre. Wpadła mi woda pod bluzę, jestem calusieńka mokra. No i zobaczcie, na tym byliśmy, tam się to kręci do góry nogami, a tutaj jest to wodne. O, lampka, to super lampa jakaś. No ale ogólnie tu jest to wodne, tu się płynie taką rzeczką. Ogólnie powiem wam, że było fajnie, ale jestem calusieńka mokra. Moje buty są jak jakieś płetwy, mam całe spodnie mokre, jestem cała, moje włosy są mokrzutkie. No i tak jechałyśmy. Więc moi drodzy, ja się długo do was nie odzywałam, ale byliśmy w Energylandii, wróciliśmy, poszliśmy na obiad o kolację. Powiem wam, że była nawet okej. Okay. Potem przyszłyśmy do pokoju, ogarnęłyśmy się, pomalowałyśmy się, ubrałyśmy się w sukienki i poszłyśmy na dyskotekę, ale powiem wam, że była taka nudna, że szybko wróciłyśmy, poszłyśmy jeszcze do dziewczyn, pogadałyśmy sobie. I teraz wróciłyśmy do pokoju, zmyłam makijaż i za chwilę będę myła włoski i jutro wracamy do Warszawy. Hejka moi drodzy, więc witam was ostatniego, już ostatecznego dnia naszej zielonej szkoły. Więc my wstałyśmy, ogarnęłyśmy się, spakowałyśmy się i za chwilkę idziemy na śniadanko, a potem przychodzimy, zabieramy walizki i jedziemy do Warszawy. Hejka kochani, więc my zatrzymaliśmy się podczas drogi powrotnej na bardzo niezdrowym postoju, czyli w McDonaldzie, i już zjadłyśmy i teraz wracamy do autokaru i została nam godzinka do Warszawy. Hejka moi drodzy, przepraszam was za to jak ja wyglądam, ale właśnie przyszłam do domu, otworzyłam moją walizkę i zaczęłam ją rozpakowywać. Dojechaliśmy do Warszawy po 8 godzinach podróży. Z czego tam jeszcze jakaś godzina nam, wiecie, zeszło się w McDonaldzie i tam na postoju w toalecie. Więc ogólnie jechaliśmy 7 godzin i powiem wam, że jestem strasznie, ale to strasznie wykończona. Tak podróż mnie zmęczyła, po prostu nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić te 7 godzin. Kręciłam się, wierciłam, przekładałam się z boku na bok. I teraz będę kończyła się rozpakowywać. Powiem wam, że naprawdę nie lubię strasznie tego robić. Ale motywuję się tym, że jak się rozpakuję, to wyjmę swoje GoPro i zobaczę, co mi się nagrało w Energylandii. Jestem mega ciekawa, jak wyglądają moje filmy, w szczególności z Hyperiona i z tego wodnego. Powiem wam, że w Energylandii było super. Mieliśmy tam taki bilecik, oprócz tego na frytki i na lemoniadę. To poszłyśmy sobie z dziewczynami na te frytki. Poszłyśmy też sobie na pizzę, taką małoludką, taką śmieszną pizzę. I moi drodzy, w tym miejscu zakończę tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak zostawiacie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał i dzięki, pa!